Witam serdecznie w zaczarowanym ogródku. Montaż szklarni z poliwęglanu firmy Profimet, część zasadnicza, czwarta i ostatnia, czyli konkretny montaż szklarni. Tutaj widzimy takie zaślepki wykonane z drewna zabezpieczonego jakimś tam płynem, który jest antygrzybiczy, antypruchniczy i w ogóle ma te zaślepki ma utrzymać długo w dobrym stanie. Te zaślepki zostaną włożone do tych łuków, chodzi o to, że przy montowaniu tych łuków nie będą się odkształcały i będą solidnie trzymały się fundamentu. Po założeniu tych profili montaż szklarni rozpocznie się od, nie tak jak producent pisze, od frontów, tylko od pozostałych łuków. Tak jest łatwiej. Skręcamy łuki na razie tak symbolicznie, delikatnie i tak zostawiamy. I tu uwaga, te łuki po skręceniu będą ciut szersze niż fundament, ale tym się nie przejmujcie. One od tego są łuki, żeby były naprężone. Właściwą szerokość mają fronty. I te łuki będą dopasowane do frontów. Tak naprężona szklarenka powinna pięknie wytrzymać śnieżyce, wichury itd. I do montażu potrzeba minimum dwie osoby, trzecia taka przynieś, wynieś, pozamiataj i przytrzymaj, typu ja. No i tak jak mówię, łuki na razie są, pan odznaczył na tym, w którym miejscu te łuki mają być przykręcone. I później nastąpi przykręcanie, tak jak mówię, na razie wstępnie. I tutaj taka uwaga, przy frontach wszelkie spawy należałoby dokładnie oczyścić. Te spawy, mówię o te druciki, które służą do ułatwienia transportu. Oczyścić, nie wiem, czymś oderwać te spawy i zapryskać w sprayu tym ocynkiem, nie dostałam w zestawie, zapryskać ocynkiem w sprayu, bo to później utrudnia montaż poliwęglanu, poliwęglan się wybrzusza, jest brzydki. I teraz montujemy fronty dokładnie według instrukcji, jest obrazek, jest instrukcja obrazkowa, widać co, jak, gdzie przyłożyć. Jeżeli obawiacie się, że coś nie tak, najpierw narysujcie sobie te łuki na poliwęglanie, a później dopiero wycinajcie. I szanujcie taśmę paroprzepuszczalną, bo żeby Wam nie brakło 10 cm, tak jak mi, na samym końcu montażu. Te łuki, pamiętajcie, że kanaliki muszą iść poliwęglanowo-pionowo z góry na dół. Tutaj jest oklejanie właśnie tych łuków taśmą paroprzepuszczalną. I później łuki są wstępnie dokręcone, ten poliwęglan na łukach. I w ten sposób zostanie zamontowany do pozostałej części szklarni. Na razie nie są wycinane otwory, a to z tego względu, żeby przyspieszyć pracę. Takie sprawy kosmetyczne typu wycinanie tych otworów okiennych, drzwiowych można zostawić na później. Chodziło o czas, bo jeden z panów musiał iść do pracy na drugą zmianę, więc tak było szybciej. Tutaj są poszerzane otwory w kątownikach. Te kątowniki posłużą do przymocowania szklarni do fundamentu tych drewnianych, a jak to za chwilę zobaczycie. Tu widzicie, jest łuk. Łuk jest przykręcony na śrubę z nakrętką i podkładką.
a kątownik do profilu jest, do fundamentu jest przykręcony dwoma takimi dużymi wkrętami. Nie znam się na rozmiarach, więc tych różnych technicznych rzeczy, więc będę tutaj tak operowała takim językiem nieprofesjonalnym. I to jest montaż dosyć solidny, po to były włożone właśnie te zaślepki drewniane, żeby się podczas montażu nie... Czyli trzeba było dokupić te kątowniki, te śruby z nakrętkami, podkładkami i te wkręty. Te są jeszcze większe, to są przody łuków dokręcone do fundamentu. I po tutaj, po dokręceniu przodu, całość została przymocowana, w sumie frontów, całość została przymocowana tymi kątownikami do fundamentów. I uwaga, przy skręcaniu tych poprzecznych profili podtrzymujących szklarnię, przykręcamy je na wyczucie, niezbyt mocno, dlatego że one są jednak delikatne i mogą się odkształcać. Po prostu patrzymy, jak już naprężenie zaczyna, kształt zaczyna się zmieniać, przestajemy dokręcać. No niestety te profile patrzyłam w różnych marketach, w różnych sklepach z takimi profilami, one takie są. Dlatego przykręcamy je delikatnie, żeby nie, dopóki są, mają swój kształt 20 na 20, są silne. Jak je zdeformujemy, mogą łatwiej ulegać po prostu odkształceniu. Do montażu poliwęglanu będzie, poliwęglanu szóstki, podkreślam, będą potrzebne dodatkowe te farmery dłuższe. Dlatego 6,6 jest 12 mm. Poliwęglan idzie na zakładkę i będzie brakowało tych właśnie wkrętów. Te krótkie wkręty nie dadzą rady. Więc zakupiłam 10 długich. 10 to jest tak optymalnie. Tym bardziej, że u mnie jeszcze właśnie na tym łączeniu wyszło, nie na tym. Tuż obok tego łączenia jest okienko to dodatkowe. 8 wkrętów też by wystarczyło, tych dłuższych farmerów. Czyli wkrętów z tymi takimi gumowymi jakby podkładkami. I później nastąpiło wycinanie otworów. Otwory zostały wycięte, później odkręca się. Oczywiście są przykręcone tymi farmerami krótkimi i wstępnie, tak przyłapane, docięte i później te farmery są odkręcane, tak nie wszystkie naraz. Zakładane są te profile w kształcie U z poliwęglanu od góry, a od dołu taśma paroprzepuszczalna. Z tym, że uwaga, zanim nastąpiło to wszystko, to zakładanie tych profili i tak dalej, okazało się, że otwory są pięknie docięte, wszystko jest szczelne, ale zbyt szczelne. Ten poliwęglan się rozszerza po docięciu i wszystko trzeszczy przy otwieraniu i w ogóle. Nie było w ogóle mowy o zaklejeniu taśmy paroprzepuszczalnej czy czegoś takiego, więc otwory zostały docięte tak, jak trzeba było, żeby wszystko ładnie się otwierało. I po wycięciu i zabezpieczeniu tych wszystkich otworów tymi taśmami i zaślepkami, okazało się, że w drzwiach są szczeliny. Te szczeliny latem są pożądane nawet, ponieważ jest wentylacja, ale nie wiosną, nie dla wrażliwych roślinek. W następnym filmie będę opowiadała o kosmetyce, że tak powiem, szklarni, czyli doprowadzeniu jej do takiego stanu, jaki mi odpowiada. Ogólnie szklarenka jest gotowa i jest mokra, dlatego że
było strasznie dużo wewnątrz płatków, śliwki. Przy montażu wiał spory wiatr, te płatki się poprzyklejały, to wszystko wyglądało nieładnie, nie chciałam, żeby te płatki po prostu ulegały rozkładowi na ścianach szklarni i zostały one zmyte. Ale szklarnia jest już gotowa i to tyle. Pamiętajcie, że profile, te kanaliki muszą iść z góry na dół. O kosmetyce szklarni będzie film inny. Ten film jest o montażu. Jak na razie powiem, że szklarnia firmy Profimet jest fajna. U mnie jest szklarnia 3x4 i jestem... Marzenia się spełniają. Po prostu marzenia się spełniają. Mam szklarenkę i teraz będę spędzała godziny w mojej szklarence. Jak ją urządzę, jak pouszczelniam, jak ją dopracuję, będzie w następnych filmach, bo wiecie, że każdy i jednak każdą szklarnię dopracowuje pod siebie. Decyzję warto podejmować z kimś, co dwie głowy to nie jedna, żeby nie zniszczyć, nie spaskudzić, a żeby wszystko wyglądało na super. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału. W innych filmach opowiem o tej szklarence nieco więcej.